Wasza konkurencja, jeżeli jeszcze tego e-commerce'u nie ma, to już nad nim pracuje. No i pewnie kwestią czasu będzie, aż wybije się w waszej branży ktoś, kto tym e-commerce'em zacznie zwojowywać świat. Cześć, tu Marek Kicha, to jest Sztuka e-commerce, podcast dla osób, które chcą sięgać po więcej w sprzedaży elektronicznej. Odcinek numer 127 poświęcony w całości producentom, którzy zastanawiają się nad tym, czy warto swoją ofertę udostępnić w kanale e-commerce. To jest takie przemyślenie, które mam wrażenie, że pojawia się ostatnio coraz częściej. Taki trend wchodzenia producentów online obserwuję już od wielu lat, no i moje ostatnie rozmowy, właściwie z ostatnich miesięcy czy nawet lat, potwierdzają, że ten trend jest wciąż. Aktywny i w sumie nic dziwnego, bo jest parę powodów, dla których producenci powinni być w internecie, natomiast sprawa nie jest taka zupełnie jednoznaczna i prosta. Więc dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego właściwie warto, żebyście tą decyzję mogli podjąć w sposób świadomy. A jeżeli już ją podejmiecie, to opowiem Wam, jak się do niej przygotować, i zostawię Wam takich parę wskazówek, które chciałbym, żeby ktoś mi dał w momencie, kiedy zaczynam. Wdrażać u siebie e-commerce. I warto wiedzieć, że mówiąc o producencie w sieci, mamy do dyspozycji tak naprawdę dwa modele. To znaczy, jedne firmy wchodzą do internetu w taki sposób, że swój tradycyjny model sprzedaży transformują do sprzedaży cyfrowej, czyli model biznesowy praktycznie zostaje, zmienia się tylko kanał dotarcia do grupy docelowej, a inne idą o krok dalej i swój model rozszerzają. Czyli na przykład producent, który dotychczas handlował sobie z siecią dystrybucji, Nagle swoją ofertę udostępnia klientowi końcowemu i wdraża sobie D2C. Będzie trochę o tym, będzie trochę o tym, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to to jest dobry moment, żeby to zrobić. Dobra, mam nadzieję, że już to zrobiliście, więc możemy iść dalej. Zacznijmy od tego, że przedstawię wam parę statystyk, które świadczą o tym, że właściwie pytanie, czy warto mieć sklep internetowy, będąc producentem. Nie do końca jest właściwe, bo dużo lepszym pytaniem byłoby tak naprawdę to, czy mnie na braki komersu e jeszcze stać i czy na razie to, że jest nam wygodnie i handluje nam się całkiem fajnie, to jest sytuacja, przez, w której będziemy trwali przez najbliższe lata, czy właściwie jest to model, który w pewnym sensie jest zagrożony i być może niedługo się skończy. Więc dam Wam parę liczb yy, i oczywiście nie będę ich cytował z pamięci, bo jest ich być zbyt dużo. No i zobaczcie, już 41 firm prowadzi e-commerce B2B. To są dane z raportu B2B E-commerce Now przygotowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. Transformacja cyfrowa firm z 2020 roku 54% firm, które wdrożyły e-commerce, zwiększyło liczbę klientów. Yy, według danych DHL zebranych w kompleksowym poradniku dla e-commerce B2B, milenialsi odpowiadają obecnie za 73% wszystkich decyzji zakupowych. B2B, Gartner Sales Survey: 83% kupujących w sektorze B2B woli zamawiać i płaci za zamówienia firmowe online. Według danych Deloitte: 67% kupujących w sektorze B2B preferuje zakupy online. 89% researcherów B2B korzysta z sieci podczas poszukiwania produktów i usług dla swojego biznesu. 38% klientów B2B podaje możliwość składania zamówień online jako ważny kryterium wyboru dostawcy. No i oczywiście i to były raczej dane dotyczące B2B zebrane z wielu raportów. Jeżeli chodzi o B2C, chyba najważniejszą statystyką jest ta, która jest przytaczana przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. 100% internautów deklaruje, że swoje zakupy w internecie przynajmniej zrobiło raz w życiu, a według ostatniego raportu online Commerce kupuje wygodnie, z tego roku 87% internautów deklaruje, że w ostatnich 6 miesiącach dokonało zakupu elektronicznego. No i co nam te liczby tak naprawdę mówią? No bo to są suche statystyki, tych raportów o tym, że trend e-commerce wśród... Firm rośnie. No, te liczby są myślę co roku w raportach dość podobne. Oczywiście ten trend jest wzrostowy. Natomiast co z tego wynika dla producentów i ogólnie dla firm, które jeszcze w e-commerce nie handlują? No, wynika to, że w pewnym momencie firmy, które sobie wygodnie siedzą na stołkach i mówią, że no, u nich handel kwitnie, wszystko jest okej, okay. handlowcy sobie jeżdżą po klientach, zbierają zamówienia i tak już będzie zawsze. Nie do końca mogą mieć rację z tym, że tak już będzie zawsze. To znaczy tak, z jednej strony, rzeczywiście jest tak, że handel, który macie teraz w formie tradycyjnej może być całkiem dobrą nogą prowadzenia biznesu, ale z drugiej strony zobaczcie, jeżeli spojrzymy sobie na te statystyki tak z góry, to wyjdzie nam na to, że dwa powody decydują o tym, że firmy się decydują na online. Pierwszy jest taki że konkurencja po prostu zaczyna to robić. Więc jeżeli nie chcecie w którymś momencie, żeby wam konkurencja znacząco odjechała, no to trzeba wziąć pod uwagę, że być może w waszej branży właśnie gdzieś tam w kazamatach toczy się wdrożenie e-commerce'u. Jednym idzie to łatwiej, oczywiście drugim trudniej. No ale generalnie można przyjąć, że wasza konkurencja, jeżeli jeszcze tego e-commerce'u nie ma, to już nad nim pracuje. No i pewnie kwestią czasu będzie, aż wybije się w waszej branży ktoś, kto tym e-commerce'em zacznie zwojowywać świat. No i... On będzie ten tort wam odkrawo, odkrawo, i być może w pewnym momencie niewiele wam z niego zostanie. No i wiadomo, zawsze lepiej być pierwszym niż ostatnim, więc biorąc pod uwagę, jak długo trwa wdrożenie e-commerce, czy B2B, czy B2C, też w wielu przypadkach warto nad taką decyzją i podjęciem takiej decyzji się szybciej niż później, no bo może się okazać, że będziecie w plecy o dobrych parę miesięcy w sytuacji, kiedy ktoś ten e-commerce po prostu u Was wdroży. Z drugiej strony, Pomijając już konkurencję, widać też po użytkownikach, że no, następuje ta zmiana pokoleniowa. No więc y, okazuje się, że y, tata, y, który y, chętnie sobie zamawiał handlowca przy kawie, na telefonie, wysyła maile, może zostać za chwilę w swoim biznesie zastąpiony przez syna, który będzie miał przyczepiony do ręki na stały telefon. No i ten syn będzie z tym telefonem chodził, szukał informacji, składał zamówienia. No, i jeżeli was nie będzie w sieci, to pomijając, że nie złoży tego zamówienia o was, to być może was nawet tam nie znajdzie. Więc zmienia się trochę to, że już handlowcy nie są w stanie dotrzeć do każdej grupy docelowej, szczególnie do tych firm, które po prostu swoje decyzje podejmuje już w oparciu o research internetowy. No i to pokolenie będzie coraz bardziej odpowiadało za decyzje zakupowe w firmie. Więc z jednej strony, trochę być może uciekamy jeszcze przed konkurencją, a być może już właśnie ugonimy. No, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy tak w pełni zaspokajać potrzeby naszych użytkowników docelowych, to trzeba wziąć pod uwagę to, że te potrzeby się cały czas zmieniają. No i aktualnie potrzebą jest to, żeby zamawiać przez internet. No i teraz wyobraźcie sobie zakupowca po drugiej stronie, kiedy, który będzie miał do wyboru super platformę B2B, którą być może macie wy, a być może ma wasza konkurencja, a z drugiej strony ma konieczność umówienia się z handlowcem, poczekania na ofertę przez parę dni. Do dzwonienia się z powrotem do tego handlowca, żeby przenegocjować warunki, później pisania maili, gdzie moja faktura i tak dalej, i tak dalej. No, siłą rzeczy ta osoba pewnie ze względu na swoją higienę pracy bardziej będzie skłonna wybrać tą firmę, która jej tą higienę pracy po prostu poprawi. No i teraz pytanie, czy to będziecie wy, czy to będzie wasza konkurencja? Ja bardzo często mówię moim klientom, że jeżeli podejmują decyzję o wdrożeniu e-commerce w ich firmie, to bardziej sobie trzeba zadać właśnie pytanie, czy jest to. Uciekanie od nieuniknionych problemów, kiedy będziemy handlowali tylko tradycyjnie. No, czy jest to gonienie konkurencji, czy jest to zaspokajanie potrzeb użytkowników. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś nie ma takiego pomysłu, to być może nie warto wcale spać spokojnie. No, ale to jest tylko statystyka, wiecie. No, nie każdy musi ufać raportom, a tym bardziej że branżowo rozkłada się to bardzo różnie. Więc podam wam. Cztery powody, dla których ja bym bardzo mocno zastanawiał się nad tym, czy taki e-commerce jest mi potrzebny, jeżeli chodzi o bycie producentem. No i powód numer jeden, dla którego ja bym taki e-commerce wdrożył, a przynajmniej bardzo się nad tym zastanowił, to jest dotarcie do nowej grupy użytkowników. Już według raportów wyszło nam, że no, klienci tego po prostu oczekują. Więc omija nas tak naprawdę cała grupa, która w ogóle nie szuka informacji dzwoniąc do firmy i pytając o ofertę. Tylko robią to przez internet, to oczekują, że mogą taki produkt dodać do koszyka, mogą złożyć zapytanie ofertowe i w dużej mierze będą samo się obsługiwać. No i jeżeli mamy e-commerce, dajemy im tą możliwość, jeżeli nie mamy e-commerce'u, no to będą szukali gdzieś indziej. To, że klienci robią research na własną rękę, to nie jest już jakaś wielka tajemnica. Też raporty o tym mówią, że tych punktów styku, zanim w ogóle dojdzie do kontaktu z handlowcem, jest dużo. A nawet jeżeli ten kontakt z handlowcem już jest, no to jeszcze jest kwestia porównywania ofert, poszukiwania alternatyw, no ale też oczywiście długofalowej współpracy, więc im bardziej tą współpracę i możliwość dotarcia umożliwimy, tym lepiej. Z drugiej strony, bardzo często ostatnio dzieje się tak, że obecna grupa docelowa, którą producenci obsługują, się kurczy. No i wynika to z wielu różnych czynników, ale jeżeli mamy sieć dystrybucji, na przykład opartą o małe sklepiki osiedlowe. No to siłą rzeczy te małe sklepiki osiedlowe też mają już pomału jakąś datę ważności, no bo na małych osiedlach tworzą się takie mini parki, są też oczywiście galerie handlowe, no i nagle się okazuje, że takie pojedyncze sklepiki, które gdzieś tam sobie są na ulicach, one się też zaczynają pomału kończyć, no i nagle się okazuje, że my nagle nie mamy w ogóle sieci dystrybucji. Nie jest to historia wyssana z palca, znam przynajmniej dwa takie przypadki, gdzie rzeczywiście... Firmy, które handlowały tradycyjnie ze swoją siecią dystrybucji opartą właśnie o takie małe lokalne sklepiki, ma dzisiaj dość duży kłopot, dlatego że tych sklepików po prostu jest coraz mniej. Tak się może dziać np. w branży wydawniczej, gdzie księgarnie się zaczynają zamykać te małe, tak może się dziać w branży odzieżowej czy w ogóle w fashion, gdzie... Takie małe sklepiki gdzieś tam na rynku y, przestają mieć rację bytu, takie multibrandowe. Może się tak dziać na przykład w sklepach elektronicznych, które są zjadane przez dużych graczy i też widać, że jeżeli ktoś miał bardzo rozdrobniony handel z dystrybucją, no to tych dystrybutorów jest po prostu coraz mniej. Więc nagle się okazuje, że w sumie to my musimy szukać powodów, musimy szukać sposobów na to, żeby tą grupę docelowo powiększać. Możemy też ją oczywiście zmienić. Czyli to co mówiłem na początku, jeżeli mamy dystrybucję, no to możemy zastanowić się nad klientem końcowym. Jeżeli mamy handel w Polsce, to możemy zado zadowolić się na przykład handlem za granicą. Jeżeli mamy dystrybutorów lokalnie, no to możemy zastanowić się nad handlem w całej Polsce, no tam gdzie już handlowcy nie dojeżdżają albo byłoby to dla nas zbyt drogie. To też jest oczywiście szansa na to, żeby sobie poprawić marżowość biznesu, żeby trochę poukładać rynek, ale o tym jeszcze za chwilę. Więc tym powodem numer jeden jest to, że yy, jakby otwiera Wam się szansa na to, żeby znaleźć sobie nowych klientów albo w obrębie Waszej istniejącej grupy docelowej, albo zupełnie na nowych wodach, gdzie być może konkurencja jest inna, ale przede wszystkim Was tam jeszcze nie było. Powód numer dwa. Ten powód jest według mnie jednym chyba z ciekawszych, dlatego że powodem numer dwa jest większa ekspozycja oferty. No, bo zobaczcie, jeżeli macie taką sytuację, że handlujecie tradycyjnie przez zespół handlowców, to taka normalna wizyta handlowca u klienta wygląda tak trochę jak koncert rokowy. To znaczy, najpierw mamy prezentację nowości i to trwa parę minut, a później lecimy starymi kawałkami. No i to ma jeszcze rację bytu w momencie, kiedy mamy kilkadziesiąt, może kilkaset indeksów produktowych. Handlowiec jest w stanie na spotkaniu handlowym omówić całą ofertę dość szczegółowo. I zainteresować klienta tą ofertą, którą mamy. Natomiast problem się pojawia, kiedy tych indeksów towarowych mamy, nie wiem, 30 tysięcy. No to wtedy nie ma siły, żeby taki handlowiec był w stanie zaprezentować klientowi całą ofertę. Więc co robimy? No handlowcy się skupiają na tym, na czym mają albo największą marżę, albo najlepiej się sprzedaje w firmie, czyli szukają takich trochę nisko zawieszonych owoców, a okazuje się, że cała ta reszta oferty, którą macie, no, po prostu jest wiecznie pomijana, i teraz klienci, biorąc pod uwagę, że dokonują zakupu na spotkaniu handlowym albo gdzieś tam później, no to oni nawet nie mają szansy na to, żeby do tej oferty dotrzeć. I to się dzieje bardzo często, że firma ma jakiś taki podzbiór produktów, które się sprzedają świetnie, no i drugi podzbiór produktów, które już się sprzedają świetnie, trochę mniej, tylko dlatego, że właśnie nie ma nawet czasu na to, żeby klienta zapoznać z tą ofertą. Znam sytuację, że klienci dziwili się w ogóle, że firma ma jakieś inne produkty niż te, które oferował handlowiec, bo po prostu nigdy tego nie wiedzieli. Mając e-commerce, czy mając nawet prosty katalog produktowy, jesteśmy w stanie tym klientom dać naszą ofertę i umożliwić im zapoznanie się w dogodnym dla nich czasie, tym bardziej, że razem z cyfryzacją oferty produktowej. Idą w ślad dodatkowe możliwości, no bo możemy dodać jakieś karuzele z podobnymi produktami, możemy, nie wiem, podnieść wartość koszyka, pselami, możemy wdrożyć pop-up po dodaniu do koszyka, możemy klientowi wysłać mailing, czyli mamy dużo więcej działań w dużej mierze zautomatyzowanych. Które pozwalają klientowi trochę lepiej zapoznać się z naszą ofertą, a nam dzięki temu zwiększa się szansa na to, że klient te produkty dodatkowe u nas po prostu kupi. No ale oczywiście nie dotyczy to tylko takich działań bezpośrednich, no bo jest jeszcze cała działka SEO i SEM, która, jeżeli mamy katalog, może znacząco poprawiać nasz biznes. No bo jeżeli znowu wrócimy do tego raportu, który mówił o tym, że całkiem spora ilość osób dokonuje researchu online, no to jeżeli naszej oferty tam nie ma. No bo mamy albo jakąś super starą platformę zamkniętą o tym, czy otwarta, czy zamknięta jeszcze dzisiaj będzie, albo w ogóle naszej oferty nie ma w internecie. No to tak naprawdę spory kawałek tortu nam ucieka, tylko dlatego, że jesteśmy niewyszukiwalni dla klienta, albo w sposób organiczny, albo w sposób płatny. Tak czy inaczej, jesteśmy w stanie w sposób taki pasywne, przedstawiać klientowi naszą ofertę i nie czekać na to, aż handlowiec będzie miał zadanie, żeby do tego klienta pojechać, bo dzieje się to zdecydowanie zbyt rzadko i omijamy klientów, którzy no jeszcze nie są naszymi klientami, a bardzo byśmy chcieli. Więc oferowanie im naszych produktów w formie online pozwala im samym nas odnaleźć, zapoznać się z naszą ofertą, no i dokonać decyzji zakupowej w momencie, kiedy będą na to gotowi. Ta gotowość też jest super istotna, no bo jeżeli wasze produkty będą miały na przykład taki cykl sprzedaży, że kupuje się je raz w roku, raz na dwa lata, raz na pięć lat, no to jest relatywnie mała szansa, że handlowiec swoimi działaniami akurat wstrzeli się w moment, kiedy firma ma potrzebę. No bo w cyklu pięcioletnim średnio, czy tam wartość oczekiwaną, to akurat w połowę się trafi, tak? Czyli handlowiec średnio będzie trafiał w połowę, kiedy ten klient po prostu tej potrzeby nie ma. Więc my... Mając ofertę produktową online, jesteśmy w stanie sprawić, że na całej długości lejka marketingowego ta oferta będzie na nas pracowała, czyli na etapie budowania świadomości klienta, kiedy on będzie szukał po prostu nowych rozwiązań, na etapie do podejmowania decyzji. No i oczywiście już też pozakupowo będzie w stanie tego klienta utrzymywać przy naszym biznesie. No nie mówiąc już o dodatkowych kanałach dotarcia, no bo mając scyfryzowaną ofertę produktową, jeżeli w waszym modelu się taka sprzedaż pomieści, no to możemy na przykład wystawić się na marketplace'ach. Ich jest już dość sporo, ale wymagają tego, żeby mieć cyfrową ofertę produktową, żeby mieć to wszystko poautomatyzowane, no i wymieniać się danymi, gdzie się później zbierać w postaci zamówień. Więc poza tym, że macie swój katalog, no to możecie się otworzyć też na inne systemy, gdzie będzie wasza oferta produktowa. No i chyba nie jest wcale... Jakąś wielką tajemnicą, że z nielicznymi przypadkami ta oferta będzie na Was pracowała 24 na 7, czego nie można powiedzieć o handlowcach, więc często jest tak, że znam takie przypadki z firm, gdzie klienci uparcie w godzinach pracy zamówień nie składają. Dlaczego? Bo wtedy pracują. Więc jeżeli wasi klienci to są na przykład. Nie wiem, salony kosmetyczne, albo salony fryzjerskie, albo jakieś małe sklepiki, to tam właściciel nie ma po prostu czasu na to, żeby podczas pracy składać zamówienia, bo on podczas pracy zarabia pieniądze. No i wtedy akurat punkt styku pomiędzy właścicielem takiego miejsca a handlowcem jest zerowy, bo handlowiec chciałby pojechać na spotkanie, ale wtedy właściciel nie ma czasu. Jak właściciel ma czas, to handlowiec jest w domu. No i jeżeli chcemy utrzymać work-life balance, no to właściwie cały czas się będziemy mijać i znam bardzo dużo, Sytuacji właśnie takich, że handlowcy dają już feedback do firmy, że w sumie to oni mają coraz trudniej, żeby się z tymi klientami mówić na spotkanie, no bo klienci w ramach, nie wiem, optymalizowania biznesu czy po prostu poprawiania swoich wyników finansowych, no wtedy, kiedy oni chcą przyjechać, to pracują i często odbijają się od drzwi, słysząc, że w sumie to akurat teraz nie ma czasu, a takich handlowców jak pan, to ja mam codziennie 15. No i trudno się dziwić, że taki klient nie ma na to czasu. A zamówienia woli sobie składać w domu, po pracy, kiedy wie, czego konkret, konkretnie potrzebuje. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ekspozycję oferty, trochę będę o tym mówił w strategii, ale to, o czym musicie pamiętać, to to, że jeżeli producent decyduje się na to, żeby wyjść w ogóle ze swoją ofertą do sieci, to, abstrahując od tego, że może prezentować swoje produkty, to może zacząć budować swoją markę producenta. I to wcale nie jest taka oczywista sprawa, dlatego że jeżeli macie na przykład taką sytuację, że Wasze produkty są sprzedawane w sieciach handlowych, to może dojść do takiej sytuacji, że wasze towary po prostu wiszą sobie narzędzie wieszaków, czy gdzieś tam na półkach, w miejscu na które nie do końca macie wpływ. I klienci mogą nawet za bardzo nie wiedzieć, że kupują wasz produkt, a już w ogóle mogą nie wiedzieć, dlaczego to, że kupują wasz produkt, no wiąże się z jakąś korzyścią. Więc producenci mają kupę roboty, żeby w ogóle przekonać klienta wychodząc do internetu, że akurat u nich warto i w ogóle te produkty tego konkretnego producenta no, niosą za sobą jakąś wartość. Jaka ta wartość będzie? Czy jest to wystarczające dla klienta, żeby dokonał decyzji zakupowych? Zupełnie na para kaloszy, ale możemy zacząć nad tym pracować. Więc jeżeli mamy na to jakiś pomysł, to możemy sprawić, że nasza marka zaczyna rosnąć, a nie jest tylko kolejnym wieszakiem czy kolejnym kartonem na półce. O którym w sumie nie za bardzo ktoś coś wie, poza tym, że na tej półce spośród 30 różnych produktów wasz na przykład był najtańszy albo najładniej wyglądał na tej półce. Możemy dodać temu klientowi coś więcej, ale żeby tak się wydarzyło, no to wypadałoby mieć całkiem dobrą ekspozycję w sieci. Idziemy dalej do punktu numer 3, czyli lepsze budowanie świadomości. Trochę o tym mówiłem, że Producent może budować swoją markę, budować świadomość produktów itd., itd., ale to jeszcze nie jest wszystko. Dlatego, że bardzo dużo producentów mierzy się dzisiaj z tym, że ich produkty nie mają wystarczającej informacji produktowej w sieci. Dlaczego tak jest? No jest tak, dlatego, że na przykład ktoś sobie jest jakimś dystrybutorem, handluje ofertą od wielu różnych producentów. Ma tych indeksów towarowych dużo i nie ma absolutnie żadnej motywacji, żeby akurat Wasze produkty były świetnie opisane. Może być też tak, że w ogóle nie są opisane po prostu to jest jakiś tam indeks towarowy, jest jakaś cena, dodaj do koszyka i, i w zasadzie tyle. Dzieje się też tak, że dystrybucja do pewnego poziomu jest zarządzalna, ale jest też taki margines czy ułamek tej Waszej dystrybucji, która będzie sobie trochę pracowała tak jak chce. Znam takie przypadki, gdzie na przykład jakiś dystrybutor, będący właśnie małym sklepikiem, postanowił sobie wystawić ofertę na Allegro. I zrobił to na takich warunkach, że producenci się łapali za głowę, bo nagle się okazywało, że ta polityka cenowa jest totalnie rozjechana, i wszyscy zastanawiali się, w jaki sposób ten dystrybutor konkretny jest w stanie wyciągnąć jakąkolwiek marżę na tych sprzedaży. Jak się nad tym dobrze zastanowić i jak to sobie dobrze policzyć? To się okazywało, że często jest pod wodą, ale świadomość w dystrybucji jest też niewielka. Więc jeżeli my nie mamy żadnej kontroli nad ofertą, bo tylko sprzedajemy przez sieć dystrybucji, nie mamy katalogu produktowego, nie mamy dobrze opisanych produktów, no to trochę siła naszej marki jest pochodną tego, w jaki sposób przedstawiają dystrybucję. Jedni to zrobią lepiej, drudzy to zrobią trochę gorzej. Koniec końców my na tym zyskujemy bądź stracimy, ale nie mamy na tym absolutnie żadnej kontroli. Ani nad polityką cenową, ani nad opisami produktów, ani nad w ogóle prezentacją marki. Więc y, możemy dzięki temu, że mamy e-commerce i mamy katalog produktowy, nad którym y, my poświęcamy kupę czasu, żeby wyglądał dobrze, mamy szansę na to, żeby nasza oferta wyglądała po prostu godnie. Na godny wygląd oferty jest czymś bardzo ważnym. Wystarczy sobie porównać na przykład, hmm. bo. Bez Apple'a się nie obejdzie, chociaż yy, wola Androida. Ale wyobraźmy sobie takiego Apple'a. Porównajcie sobie na przykład yy, opisy, nie wiem, iPhone'ów na takiej statystycznej aukcji Allegro, chociaż to się już niedługo zmieni, no, ale możecie sobie to porównać, właśnie taka statystyczna aukcja Allegro, gdzie tam jest, wiecie, iPhone Pro 128 gb ledwo działa, cały czas się wiesza. No, i wejdźcie sobie na stronę producenta, gdzie ten iPhone 13 Pro, mam nie wiem w ogóle jaka jest wersja, ale niech, niech to będzie iPhone 13 Pro, jak on jest tam opisany. To jest zupełnie inny poziom jakości, ale nad jednym panuje mały dystrybutor, który po prostu może na to nie mieć czasu, a nad drugim panuje producent, dla którego to jest najważniejsza rzecz na świecie. No i ten producent, skoro to jest najważniejsza rzecz na świecie, będzie bardziej pilnował tego, żeby ta oferta produktowa wyglądała naprawdę porządnie. Jeżeli mierzycie się z tym problemem, to zdecydowanie wejście do internetu jest dla Was szansą na to, żeby sobie to poukładać, łącznie właśnie z polityką cenową, trochę sobie rzeczy wypoziomować, trochę wyrównać, podać te ceny wyjściowe, żeby było wiadomo w ogóle, w jakiej półce my się obracamy. No i to też powinno trochę pozwolić Wam uporządkować działania Waszej dystrybucji. Pierwsze trzy powody to było działanie. Bardziej skierowany na użytkownika końcowego. No bo wiadomo, jeżeli damy ofertę klientowi, dajemy mu szansę dotarcia do nas, no to on będzie chętnie kupował, a przynajmniej brał nas pod uwagę w procesie zakupowym. I to nam powinno poprawić wyniki w biznesie. Od strony najczęściej przychodów albo od strony zysków, ale tak czy inaczej wiązało się z klientem. Natomiast są też oczywiście powody operacyjne. Trochę o tych handlowcach dzisiaj wam opowiedziałem. No i właśnie wdrożenie e-commerce B2B. Ale D2C w sumie też pozwala tych handlowców znacząco odciążyć. Co nie jest powiedziałbym pomijalne, jeżeli chodzi o nie wiem, zarządzanie kosztami, czy w ogóle optymalizację wyników w firmie. No bo zobaczcie, jeżeli handlowiec na przykład jest w stanie zrobić 5-10 wizyt handlowych danego dnia w rejonie. No to po pierwsze zajmuje mu to kupę czasu, który mógłby poświęcić na coś zupełnie innego. Po drugie, no tak jak już mówiłem wcześniej, to te, te spotkania handlowe one są często po prostu wspólnym przeglądaniem katalogu i wybieranie pozycji, które temu klientowi są potrzebne w danym momencie. Klient tego tak średnio potrzebuje, handlowcowi się to tak średnio podoba, a przecież można robić to lepiej. Wdrożenie e-commerce y, znacząco ten proces poprawia. Po pierwsze, dlatego że handlowcy mogą się skupić na tym, co im rzeczywiście jest w stanie dać jakąś wartość, czyli budowaniem relacji z tym klientem, poszukiwaniu nowych, nie wiem, jakichś do sprzedaży, byciem takim partnerem w relacji biznesowej abycie partnerem w relacji biznesowej, to już wiemy, że jest super ważne i wszyscy o tym mówią, więc w sumie szkoda by było takiego efektu nie osiągnąć. No, odchodzi mu poza tym, że musi jeździć, no to odchodzi mu też przyjmowanie tych zamówień, odbieranie telefonów, odsyłanie jakichś tam faktur, ofertowanie dla klienta. I oczywiście daleki jestem od stwierdzenia, że w 100% uda się tego uniknąć. Powiedziałbym nawet, że wręcz przeciwnie, to znaczy raczej duży odsetek klientów dalej będzie wymagał obsługi tradycyjnej. Różne firmy mają do tego różne podejście. To znaczy, jedne mówią, że tam nie wiem, 80% klientów musi kupować online. inni mówią, że 15-20% to będzie OK. Firmy robią sobie cele roczne, kwartalne, wieloletnie, ale jedno jest pewne: odsetek klientów, których jesteśmy w stanie obsłużyć automatycznie, nawet z tej grupy, którą mamy, jest pewnie całkiem spory i to już generuje pierwsze oszczędności i zmienia model pracy handlowca, no z drugiej strony docieramy do klientów, których już naturalnie będziemy obsługiwali online, więc handlowiec nie będzie musiał im poświęcać tyle czasu, co takiemu tradycyjnemu klientowi? Oczywiście, znowu, nie jest to takie super łatwe. Trzeba zmienić mindset handlowca, co często buduje i, i, i pojawia się jakiś tam, nie wiem, opór wewnętrzny, więc nad tym trzeba popracować. Trzeba sobie zautomatyzować politykę cenową, co też nie jest w sumie takie oczywiste. Trzeba też tych klientów przekonać i mieć jakąś wartość dodaną z tego, że oni będą używali tej platformy, a nie dzwonili do handlowca. Trochę będzie trzeba poukładać inaczej targety sprzedażowe. Jest masa rzeczy, którą trzeba zrobić. Natomiast może się okazać, że gro Waszych przychodów będzie pojawiało się w firmie bez w ogóle udziału osoby trzeciej. To znaczy klient wejdzie na platformę, złoży zamówienie, ktoś to zafakturuje, ktoś to wyśle, a handlowiec może się skupić na innych rzeczach. Znacząco można dzięki temu poprawić wyniki w firmie. Można też całkowicie przebudować sobie dział handlowy i dać mu po prostu zadania, które będą dla niego ciekawsze. I taką myśl, którą ja powtarzam, jak mantrę, jest to, że rola handlowca w nowoczesnej firmie po transformacji cyfrowej zmienia się z handlowca, który sprzedaje produkty, na handlowca, który sprzedaje usługę, którą jest platforma, dzięki której klient może te produkty kupować. Jest to zupełnie wywrócenie tego, jak firmy funkcjonują dotychczas, natomiast jest to wywrócenie, które w długiej perspektywie praktycznie daje tylko korzyści. No i słuchajcie, na koniec parę takich wskazówek, które myślę, że warto, żebyście znali i się z nimi oswoili, zanim podejmiecie już decyzję o wdrożeniu. To znaczy, no, warto by było pewne rzeczy sobie poukładać, żeby się nie okazało, że wdrożycie sobie taki e-commerce po macoszemu. no bo co się dzieje, kiedy wdrożymy sobie e-commerce po macoszemu? Po pierwsze, możemy mieć problemy w dziale handlowym i handlowcy znam takie sytuacje, że w ogóle buntują się wobec platformy, albo torpedują ją i sabotują i ta platforma się po prostu nie udaje. Może być też tak, że platforma jest wdrożona bez takiej całościowej zmiany polityki w firmie. no i nagle się okazuje, że klienci nie mają absolutnie żadnej korzyści, z że z niej korzystają. Producenci, którzy wejdą w handel taki bezpośredni do klienta, mogą spotkać się z wieloma innymi problemami, na przykład tym, że w ogóle nikt tam nie kupuje, bo tego producenta nikt nie zna, no bo jak był na paru, wieszakach jego towar, obok innych, no to łatwo to było wybrać, A jeżeli trzeba już tego producenta znaleźć, wejść na jego sklep, to już może wcale tak łatwo nie być. No może być też tak, że zaróżniecie sobie swoją dystrybucję tym, że macie ceny, których ta dystrybucja nie jest w stanie osiągnąć. Więc takich parę ważnych uwag, które mam dla Was, zanim podejmiecie tą decyzję i na etapie przygotowania, no to pierwsza sprawa, to miejcie jakąś strategię. Czyli to wszystko, o czym mówiłem wcześniej. Do jakich grup klientów chcemy Docierać. Czy to jest nasza obecna grupa docelowa, tylko szerzej? Czy chcemy zupełnie zmienić model sprzedaży, na przykład na B2C? A może chcemy i to, i to? To znaczy, chcemy jednocześnie udostępnić klientom docelowym naszą ofertę, a jeszcze przy okazji mieć platformę B2B, żeby handlować z dystrybucją. Jeżeli wybierzecie któreś z tych, no to trzeba sobie zadać pytanie też, co to oznacza. To znaczy, czy jeżeli wdrażamy B2C, no to jak sprawić, żeby dystrybucja nas po prostu za to nie zabiła? Jeżeli szukamy nowych grup klientów, to w jaki sposób chcemy ich pozyskiwać? Jeżeli handlujemy cross-border, to jak się do tego przygotować logistycznie? Czy jesteśmy gotowi operacyjnie na przykład na, nie wiem, napisanie nowych opisów produktów? Czy jesteśmy w stanie sobie to jakoś uspójnić, żeby miało ręce i nogi? W jakich rejonach chcemy sprzedawać? a być może chcemy to wszystko zrobić na raz, więc trzeba będzie podzielić kto widzi jakie produkty, kto widzi co na platformie. Jest masa decyzji strategicznych, które trzeba podjąć i one wiążą się bezpośrednio z tym w jaki sposób chce firma w ogóle prowadzić sprzedaż. No i jeżeli wyjdzie nam na przykład to, że chcemy handlować z klientem docelowym, a bardzo często tak się dzieje i jednocześnie mieć dystrybucję, to właściwie co miałoby sprawić, że ten klient chce kupić u nas? No bo zobaczcie, dystrybucja sił rzeczy musi mieć lepsze ceny niż my, no bo inaczej nie będą u nas kupować. No nie możemy mieć aż tak dużej konkurencji wewnętrznej. Więc jeżeli klient nagle będzie miał tylko do dyspozycji naszą ofertę, która jest nie wiem 20% droższa i pełno dystrybucji, w których ta oferta jest po prostu lepsza, no to pytanie, czemu miałby kupić akurat u nas? Da się to zrobić, ale trzeba się zastanowić, jak. No i na to pytanie warto na pewno sobie odpowiedzieć. Taka ogólnie przyjęta rzecz. Bez której e nie pójdzie, to czy my jesteśmy w ogóle gotowi na transformację cyfrową i w ogóle co to znaczy, że my będziemy handlowali cyfrowo? Czyli kłania się tutaj praktycznie całe przebudowanie procesów w taki sposób, że nagle już nie handlujemy w sposób tradycyjny na dokumentach drukowanych, podpisywanych, wysyłanych pocztą, tylko mamy to wszystko gdzieś osystemowane od dokumentów po politykę cenową, przez całą ofertę produktową. To może oznaczać kupę roboty i bardzo często właściwie oznacza to kupę roboty, bo producenci jak się nagle okazuje, że trzeba się zebrać do internetu, to oni nawet nie mają za bardzo opisów produktów, no bo za to odpowiada dystrybucja. Więc jak się tak zaczyna to rysować, to wychodzi na to, że tych klocków, które trzeba obudować i połączyć ze sobą, żeby na z tego e-commerce, robi się całkiem dużo, o tym jeszcze pewnie za chwilę powiem. Natomiast zostawię Was z drugą wskazówką. Bardzo często pojawia się takie pytanie yy, i ono jest zasadne i warto je sobie teraz umówić: czy nasza platforma powinna być otwarta, czy powinna być zamknięta? To nie jest takie super łatwe pytanie, dlatego że z jednej strony tak. Może się okazać, że my nie chcemy tym klientom w internecie pokazywać cen stanów magazynowych, pełnej oferty produktowej, bo jest jakaś tam customizowana. Z drugiej strony, jak tak sobie opowiadaliśmy o tym SEO, sem no to w sumie trochę szkoda by było, żeby nie było tej oferty produktowej w sieci. Wasza oferta produktowa w internecie powinna być. Jeżeli chcecie pozyskiwać klientów elektronicznie, no to siłą rzeczy ta oferta produktowa powinna być. I teraz tak, jeżeli producent ma tylko platformę B2B i za pomocą internetu handluje z dystrybucją, to fajnie by było, żeby to była platforma otwarta. To znaczy, oczywiście może być tak, że... Ceny są dostępne po zalogowaniu, może być tak, że nie pokazujemy stanów magazynowych. Natomiast fajnie by było tą platformę zbudować w taki sposób, żeby ona rzeczywiście kontrybuowała do rozwoju naszego biznesu, żeby klienci mogli znaleźć naszą ofertę. Więc fajnie by było, żeby ten katalog produktowy był udostępniony, ewentualnie z możliwością podglądu cen i zakupu po rejestracji. Jakkolwiek ta rejestracja byłaby skomplikowana, być może nawet nie wiem, to musi się odbyć przez kontakt z handlowcem, bo i takie branże się zdarzają, ale fajnie by było, żeby ta platforma przynajmniej do poziomu przeglądania oferty produktowej była otwarta. Jeżeli producent ma też handel tradycyjny, czyli taką typową platformę D2C, to już niekoniecznie ta platforma B2B mu musi być otwarta, no bo cel spełniamy czyli nasza oferta produktowa jest dostępna w sieci, można ją sobie podejrzeć, można ją znaleźć, można ją sobie porównać z rynkiem, więc ten cel osiągamy, natomiast dobrze wtedy mieć zaplanowane, porządne zakomunikowanie klientom, na przykład hurtowym, na stronie producenta, że ta współpraca B2B jest w ogóle możliwa, bo dużo firm w ogóle to odpuszcza. Czyli mamy ofertę B2C, super fajnie wypieszczoną, i w sumie to, że można z nami współpracować B2B jest gdzieś tam w takim miejscu, żeby nie daj Boże, nikt go nie znalazł. Więc ten aspekt tego, że możemy współpracować B2B, warto by było dobrze zaplanować, żeby zakomunikować, ale żeby jednocześnie też nie, po, nie, nie, nie robić takich niepotrzebnych dystraktorów klientom, no bo wiadomo, ten sklep B2C jest przede wszystkim dla klienta B2C, więc trzeba znaleźć ten złoty środek, być może trochę zaangażować działania performance'owe, żeby jakiś landing pod B2B zrobić. Jest trochę możliwości, ale trzeba mieć to też fajnie zaplanowane. Tak czy inaczej, jeżeli macie tylko B2B, fajnie by było je otworzyć. Jeżeli macie B2C, to ja i tak bym je otworzył, w sensie B2B, ale... To już jest taka decyzja, która nie jest aż taka super istotna. Ważne jest to, żeby wasza oferta produktowa była po prostu dostępna w sieci, była wyszukiwalna, no i żebyście dali szansę klientom na to, żeby was w tym internecie spotkali. No i ostatnia rzecz, trochę o niej już było, natomiast sobie ją trochę podsumujemy: przygotowanie do wdrożenia. Tak jak mówiłem. Wdrożenie e-commerce takie po macuszemu na zasadzie postawimy i zobaczymy, co się wydarzy, prawdopodobnie będzie oznaczało, że nie wydarzy się nic ciekawego. To znaczy, albo zawalimy politykę cenową, albo ten sklep będzie niewystarczająco dobry do spełniania potrzeb waszej grupy docelowej. Więc no, w B2C być może się to jeszcze obroni, ale w B2B się okaże, że w sumie. Szału nie ma, no i ten klient nie będzie miał żadnego powodu, żeby u Was kupować. Masę znam przykładów, gdzie wdrożenie B2B w sumie było tak zawalone, nawet nie technicznie, tylko bardziej właśnie strategicznie, że klienci, no granatem nie dało się oderwać ich od telefonu, który wykonywali do handlowca. I nie ma się czemu dziwić, bo nie było tam żadnej idącej za tym wartości, że ten klient wejdzie sobie na platformę sam. Więc było trochę też odcinków w sztuce e Commerce na ten temat. Podlinkuję parę takich, które warto według mnie przesłuchać. A tak na grubych klockach pamiętajcie o tym, żeby nie mylić procesu wdrożenia z procesem transformacji cyfrowej, bo to są dwie różne rzeczy. W sensie transformacja cyfrowa jest dużo bardziej pojemnym hasłem, i może też oznaczać to, że nie tylko sklep internetowy jest Waszym problemem, czy brak sklepu internetowego. Może się okazać, że macie przestarzałego RPA. Być może nie macie wystarczająco dobrej polityki cenowej, żeby ją zautomatyzować. Być może brakuje wam miejsca do zarządzania danymi produktowymi. Może proces pozyskiwania klientów nie jest aż taki dobry, jaki by mógł być, gdybyście mieli to. Wszystko też wdrożone online. Jest dużo decyzji do podjęcia. Zazwyczaj rysuję diagram architektury pomiędzy systemami. To tam nie ma dwóch kropek, tylko jest tych kropek wiele i robi się z tego taka konstelacja systemów, które wykorzystuje firma do tego, żeby handlować w sposób cyfrowy. Natomiast wiem jedno na pewno: zawalenie tej roboty z dużym prawdopodobieństwem nie doprowadzi Was do sukcesu. A w sumie, skoro mamy wydać kupę kasy i poświęcić na to kupę czasu, warto tą pracę koncepcyjną odrobić na samym początku, żeby później się po prostu. Nie zdziwić. Za tą pracą koncepcyjną idą jeszcze oczywiście decyzje do podjęcia. Wybór firmy, wybór technologii, dobudowanie zespołu bardzo często do handlu elektronicznego. Jakiś dobry product owner, być może e-commerce manager, który jest osobnym stanowiskiem. Być może jakiś product manager, który będzie odpowiadał za opisy produktów, ktoś od marketingu. Można powiedzieć, że budowanie e-commerce w firmie, która handluje tradycyjnie, w szczególności u producentów, którzy no. Trochę dobrze sobie żyli z tą dystrybucją w formie tradycyjnej, to będzie proces o wielu różnych wymiarach, na wielu różnych płaszczyznach i można powiedzieć, że to będzie nawet portfel projektów, czyli z jednej strony będziemy mieli transformację organizacji, z drugiej wdrożenie e-commerce, z trzeciej strony jakieś integracje, jeszcze do tego zarządzanie zmianą. Więc jedno jest pewne: w internecie wydaje mi się, że statystyki mówią, że warto być, a już na pewno wiem, że ja bym rekomendował patrząc na te statystyki, ale z drugiej strony nie jest to taka super łatwa sprawa, więc warto się do niej przygotować, warto te wszystkie decyzje popodejmować zawczasu, żeby później nie musieć się zawracać, bo to bardzo często kosztuje, nawet jeżeli nie pieniądze, to utracone korzyści i czas i warto dobudować sobie do tego wszystkiego taki zbiór osób, organizacji, ról i kompetencji, żeby to wdrożenie rzeczywiście zakończyło się sukcesem. Mam nadzieję, że dzięki tym wskazówkom i dzięki tym argumentom coraz więcej producentów będzie w sieci widniało ze swoją ofertą i będzie można tam kupować produkty. Będę się Wam na pewno przyglądał, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.